Drodzy bracia i siostry, drodzy goście, którzy może też tu pierwszy raz jesteście, tak jak i ja. Zanim powiem trochę o sobie, chciałbym zarysować problem, jakim się dzisiaj będziemy zajmować. Chcemy zastanowić się, jak ustosunkować się do świadków Jehowy. Dlaczego w ogóle warto zająć się tą kwestią? Przede wszystkim dlatego, że sytuacja w Polsce, jeśli chodzi o świadków Jehowy, jest dość taka charakterystyczna. Dlaczego tak mówię? Ponieważ w Polsce świadkowie Jehowy są trzecim co do wielkości wyznaniem religijnym, po kościele oczywiście rzymskokatolickim i po prawosławnym. Liczą 130 tysięcy aktywnych członków, bo u świadków Jehowy liczy się tylko tych, którzy są czynnymi głosicielami, czy którzy zdają sprawozdania zgłoszenia, czyli są aktywni. I to już samo w sobie stanowi pewne wyzwanie, że ich jest tak liczna grupa. Oni też prowadzą bardzo aktywną działalność w naszym kraju. Jak wiemy, rozpowszechniają swoją literaturę w miejscach publicznych, oczywiście w większych miejscowościach. Można spotkać świadków Jehowy, którzy chodzą z czasopismami, z literaturą i rozpowszechniają. A poza tym średnio w skali kraju co pół roku docierają do wszystkich mieszkań w Polsce, ponieważ każde miasto jest podzielone na tak zwane tereny cząstkowe i świadkowie Jehowy w zasadzie mają opanowany cały kraj. Nie ma miejscowości, gdzie by nie docierali. I nie ma też takiej ulicy w danym mieście czy miejscowości, gdzie by nie przychodzili ze swoim przesłaniem. A więc skupiają się na docieraniu do wszystkich mieszkańców. Co można powiedzieć? Wydaje się, że ustosunkowanie się do świadków Jehowy jest proste, ktoś powie, bo przecież na przykład dla tych, którzy korzystają z internetu, to wydaje się, że jest kilka polskich stron internetowych krytycznie oceniających świadków Jehowy oraz dostępne są filmy o tej organizacji oraz dość dużo literatury. Ale problem jest jaki? Wiele ze stron, które są poświęcone działalności i doktrynie świadków Jehowy, ma głównie negatywne przesłanie. Głównie zajmuje się wszystkim, co tylko można powiedzieć przeciwko świadkom Jehowy. A zatem tam nie tylko zajmuje się doktryną, co oczywiście jest zrozumiałe, ale jeśli zajmuje się doktryną już, to przeważnie w taki sposób, że burzy się przekonania świadków Jehowy, a nie daje się w zamian pozytywnego przesłania. Jaka jest prawda biblijna, jakie to ma dla nas znaczenie, jak to nas prowadzi do Jezusa, do zbawienia. Przeważnie większość materiału jest atakująca. Co więcej, wielu autorów skupia się na skandalach u świadków Jehowy, że tam jakieś jest tolerowanie pedofilii u nich, że to znowu jakiś świadek jakiegoś oszustwa się dopuścił i tak dalej. Co bywa niesmaczne, zwłaszcza, że tak zwane argumentum ad hominem, taka metoda prowadzenia sporów, czy argumentum ad personam, czyli jeżeli nie możemy zaatakować czyichś poglądów, to atakujemy osobę, jest takim niskim sposobem debaty czy sporu z kimś, prawda? Jeśli nie można zaatakować poglądów, to atakuje się osobę. A poza tym akcentowanie grzechów w społeczności świadków Jehowy jest dość krótkowzroczne z tego względu, że grzech w ogóle jest największym problemem każdego człowieka i tak naprawdę trzeba głosić Ewangelię. Jak pokonać ten grzech? Jak pojednać się z Bogiem? Tak więc brakuje nieraz takiego zdrowego materiału, który byłby nie tylko krytyką, ale też pozytywnym przesłaniem skierowanym do świadków Jehowy czy ich sympatyków. Rozmawiałem, jak jeszcze byłem świadkiem Jehowy przez wiele lat, za chwilę o tym opowiem, z niektórymi starszymi zboru, z niektórymi szeregowymi członkami organizacji i byli zrażeni tonem wielu tych wypowiedzi internetowych, tych artykułów, ich takim ostrym, brutalnym charakterem. I to do nich nie trafiało. Oni się płoszyli. Oni byli gotowi nawet, niektórzy ze świadków, coś przeczytać, trochę innego. Ale przez to, że ten materiał był taki agresywny, taki niemiłosierny, to po prostu nie sięgali po to. Ale są ludzie, którzy starają się coś w tym kierunku zrobić. Bowiem potrzeba, drodzy bracia i siostry, takiej chrześcijańskiej, dojrzałej odpowiedzi na działalność świadków Jehowy. Potrzeba przeciwwagi dla tych
no, tysięcy egzemplarzy literatury rozpowszechnianych po domach w naszym kraju. Musimy być świadomi, że te 130 tysięcy to tak naprawdę jest wierzchołek góry lodowej. Niżej znajdują się dalsze tysiące ludzi, którzy są pod wpływem tej doktryny. Czy to rodziny, czy to sympatycy, czy to ludzie, którzy byli już blisko zostania świadkami Jehowy, ale nie zostali nimi, ale nadal tkwią w tych poglądach. Czy też wreszcie nieczynni świadkowie Jehowy, byli świadkowie, którzy nadal tkwią w tych poglądach. A więc tak naprawdę to jest znacznie więcej niż 130 tysięcy, którzy są pod wpływem ideologii Towarzystwa Strażnica. I potrzeba naprawdę takiej mądrej chrześcijańskiej odpowiedzi na to i mądrej reakcji z naszej strony, gdy do nas przyjdą świadkowie Jehowy, żeby nie tylko powiedzieć, to mnie nie interesuje. Trzeba coś więcej tutaj umieć powiedzieć. I trzeba tutaj oddać wielki szacunek pewnemu bratu, który był pionierem działalności wśród świadków Jehowy w naszych kręgach ewangelikalnych. Tadeusz Pałgęsek, który w tej chwili mieszka w Gdyni, założył fundację Słowo Nadziei i niedawno 20 lat minęło, odkąd wydaje kwartalnik Słowo Nadziei. I ten człowiek wykonał wręcz nadludzką pracę, docierając do tysięcy mieszkańców naszego kraju, odwiedzając wielu świadków Jehowy na wylocie, jak to się mówi, czy wątpiących, i pomagając im w przyjściu do Chrystusa. Była to wręcz walka duchowa. On wiele zrobił, jeszcze stara się robić, chociaż już dzisiaj nie może w takim zakresie, w jakim by chciał tego czynić. Ale ten człowiek dokonał bardzo wiele dobrego. I między innymi właśnie Tadeusz Pałgęsek wydał książkę, którą nie każdemu chrześcijaninowi możemy polecić, ale która jest cennym dziełem, jeśli chodzi o polemikę z naukami świadków Jehowy. Jest to Kwestia czasów pogan, krytyczna analiza chronologii świadków Jehowy. Jest to dzieło Karla Olofa Jonssona, którego też znam, który to Szwed, był starszym zboru u świadków Jehowy i pionierem, czyli takim pełnoczasowym głosicielem, spędzającym w owym czasie 100 godzin w miesiącu na głoszeniu. I miał zainteresowanego doktrynami świadków Jehowy, z którym studiował książkę przygotowującą go do tego, żeby został członkiem tej organizacji. I ten sympatyk zdopingował go do zbadania daty wyjściowej, od której świadkowie Jehowy dochodzą do roku 1914. Do zbadania, czy rok 607 przed naszą erą faktycznie jest datą zburzenia Jerozolimy. Od tej bowiem daty świadkowie Jehowy dość skomplikowaną chronologię prowadzą, która ma przekonać nas, że Chrystus powrócił niewidzialnie w 1914 roku, że jego powrót, jego inaczej paruzja wtedy się zaczęła. Autor tej książki jest tu widoczny po prawej, już teraz myślę po 60. I książka wygląda tak, wydał ją Tadeusz Pałgęsek i ona jest dla takich bardzo cierpliwych, wnikliwych, bo zawiera wiele takich analiz szczegółowych, więc nie każdemu można polecić, chyba że będzie ten temat poruszany ze świadkami Jehowy szczegółowo, to warto się w nią zaopatrzyć. Jak mówiłem, książka ta obala chronologię prowadzącą do 1914 roku, wykazując, że tak naprawdę zburzenie Jerozolimy miało miejsce w 586 lub 587 roku przed Chrystusem, czy przed naszą erą, zależnie od terminologii, jaką stosujemy. Co jeszcze można polecić z literatury o świadkach Jehowy? Więc z takich wartościowych dzieł, obiektywnych, spokojnie napisanych, to niewątpliwie najważniejszym dziełem jest książka Kryzys sumienia, napisana przez mojego dobrego znajomego Raymonda Franca, byłego członka ciała kierowniczego świadków Jehowy, a więc samego zarządu. Można by nazwać kolegium kardynałów u świadków Jehowy, można tak to nazwać. Więc ten człowiek spędził tam 9 lat i na pewnym etapie nie mógł się zgodzić z tym, że tak wąska grupa ludzi decyduje o życiu, zdrowiu, szczęściu milionów świadków Jehowy. On był przerażony tym, że większością 2/3 głosów można przegłosować w tym ciele kierowniczym takie wytyczne dla życia, dla zdrowia, dla
dla w ogóle trybu postępowania świadków Jehowych, które zdecydują o wszystkim. No dla przykładu opisuję w tej książce bardzo taką, no dość przykrą sytuację, gdzie świadkom Jehowy przez wiele lat, przez 50 lat zabraniano nie tylko podejmowania służby wojskowej, bo to do dziś trwa, ale zabraniano także podejmowania służby zastępczej. I on tam opisuje, jak do ciała kierowniczego wpływały listy z tak zwanych biur oddziałów Towarzystwa Strażnicy, a więc coś w rodzaju episkopatu na dany kraj, wpływały i ci ludzie nie rozumieli, sami przywódcy, dlaczego zakazuje się służby zastępczej, jaka jest podstawa biblijna. I niestety większością, bo niektórzy się wykruszyli ze swego pierwotnego stanowiska pod presją, przegłosowano, że no niestety dalej będą szli do więzienia za odmowę też służby zastępczej. To jest dramatyczne. Młodzi ludzie przez niepotrzebnie siedzieli w więzieniach. I opisuję wiele takich sytuacji. Ta książka była już wcześniej wydana, w 1997 roku, ale było to wydanie niepełne. Brakowało tam dokumentacji, brakowało tam tak zwanych skanów, a więc fotokopii oryginalnych dokumentów. Natomiast obecne wydanie z 2006 roku zawiera pełną, bogatą dokumentację. No niektórzy by mówili, że mogłoby być jeszcze bogatsze, ale i tak 30 godzin zajęło naszemu technikowi kopiowanie tych dokumentów. Więc to i tak dużo pracy. I jest to unikalne świadectwo człowieka, który był wewnątrz grona, które w tajemnicy decyduje o tym, jak będą działać świadkowie Jehowy. Ich posiedzenia są zamknięte, tam nie ma wstępu nikt z zewnątrz i oni decydują o tym, jak świadkowie Jehowy będą funkcjonować. I daje to świadectwo, co jest najcenniejsze. W duchu spokoju, w duchu miłości, bardziej smutku, nie ma tam gniewu. I jest to takie no, bardzo dojrzałe przedstawienie tematu. Oczywiście też dla wnikliwych, bo książka ma 516 stron, więc jest to dla tych, którzy chcą się zagłębić bardziej. Ta książka łagodnie, ale skutecznie burzy fundamenty organizacji. Jeśli świadek Jehowy przed lekturą tej książki jeszcze miał złudzenia, że ciało kierownicze i zarząd tej organizacji inaczej jest kanałem informacyjnym Boga, jest narzędziem Bożym do przekazywania prawdy ludowi Bożemu, to po przeczytaniu tej książki już nie ma żadnych złudzeń. Już wie, że ta organizacja jest w błędzie, i na pewno nie może zaufać temu ciału kierowniczemu. No w moim przypadku muszę powiedzieć, też wyzbyłem się wszelkich złudzeń po lekturze tej książki. Także jest to najważniejsze dzieło, jeśli chodzi o podkopanie fundamentu świadków Jehowy. Taki brat Dmitrij Rozet z Ukrainy, który działa w organizacji antysektowej na Ukrainę, protestanckiej, ewangelicznej, napisał mi, że bardzo wiele świadectw ma, ukraińskich, byłych świadków, że ta książka była decydująca w ich odejściu od organizacji. Tylko no, nie każdy, powiem, tylko mniejszość świadków Jehowy zdecyduje się na czytanie tego dzieła. Co jeszcze można polecić? Dla osób, które nie lubią się bardzo zagłębiać, chcą podstawowych, krótkich informacji o świadkach Jehowy i przygotowania do dania jakiejś dobrej argumentacji, jest prosty podręcznik Davida Rida, byłego starszego zboru świadków Jehowy, który to podręcznik odpowiedzi dla świadków Jehowy według wersetów zawiera streszczenie głównych nauk świadków Jehowy, zapoznanie z ich przekładem Biblii, bo mają osobny przekład Biblii, tak zwany przekład Nowego Świata, oraz przejście przez całą Biblię od Księgi Rodzaju do Objawienia pod kątem argumentów czy świadków Jehowy, czy argumentów chrześcijańskich, żeby dać wierzącym ludziom dobre argumenty biblijne, proste, jasne, przejrzyste, które pozwolą obronić naszą wiarę, pozwolą też do nich trafić z Ewangelią. Także ten podręcznik jest taki dość prosty. Uaktualniałem go osobiście, podając przypisy wskazujące na nowe nauczanie świadków Jehowy w zakresie niektórych nauk, bo od pierwszego wydania tej książki w 1986 roku w Stanach już ta doktryna wielokrotnie zdążyła się zmienić. Tu tak na marginesie, u świadków Jehowy prawda się zmienia. To jest charakterystyczną taką cechą ich doktryny.
Co jeszcze można polecić? No, muszę reklamować moją książkę, tak się składa. Napisałem pod pseudonimem literackim na życzenie wydawców, bo nie wstydzę się swego imienia i nazwiska, książkę Inny Jezus, Inny Duch, Inne Ewangelia. Ta książka jest jakby uzupełniająca w stosunku do książki Rida, bo u Rida jest wszystko po trochu zarysowane, tak zwięźle. Natomiast ja w tej książce skupiłem się na trzech, moim zdaniem, najważniejszych doktrynach świadków wiekowych, to znaczy na nauce o Panu Jezusie, ponieważ świadkowie Jehowy, jak zapewne wiemy, negują boskość Pana Jezusa, więc skupiłem się na tym dość szczegółowo. Na Duchu Świętym skupiłem się, ponieważ świadkowie Jehowy negują fakt, że Duch Święty jest osobą i to boską. Więc dość wnikliwe tam studium przeprowadziłem, że jest i osobą, i boską. No i skupiłem się też na Ewangelii, w tym kluczowym omówieniu kilku doktryn świadków. To znaczy, jak świadkowie Jehowy pojmują Ewangelię, a jak chrześcijaństwo pojmuje, biblijne chrześcijaństwo pojmuje Ewangelię. Więc tutaj jest to dość szczegółowe. Kto chce to zrozumieć, kto chce wniknąć, to ma tam okazję. Są tam też trzy dodatki, które pozwalają się rozeznać w naukach świadków Jehowy pokrewnych do zwłaszcza tematu boskości. Moja książka okazała się wypróbowaną pomocą jeszcze zanim ujrzała światło dzienne, bo była w internecie w częściach dostępna i świadkowie Jehowy mi potem mówili czy pisali, że bardzo pomogło im to wyjść poza ramy organizacji i bardzo im się przydało. Ostatnia osoba napisała mi, że czytając tą książkę odczuwa wielką ulgę, czuje się wyzwolona z tych poglądów świadków Jehowy. Bóg mnie autentycznie prowadził przy pisaniu tej książki. W zasadzie jest to poniekąd zapis moich poszukiwań duchowych, moich badań biblijnych w trakcie jak wychodziłem z organizacji. Co jeszcze można powiedzieć o sytuacji świadków Jehowy w Polsce? Chciałbym powiedzieć, że oprócz Tadeusza Połgęska i Słowa Nadziei, oprócz wydawnictwa, które wydało książkę Raymonda Franca, moją i Davida Rida, to jest Concept Design, gdzie skupionych jest kilku świadków Jehowy wokół tego wydawnictwa, to istnieje chrześcijański ośrodek edukacyjny Berea z siedzibą w Świętochłowicach. W Krakowie już nie działa, to jest trochę już nieaktualna informacja, ale w Bochni czasami odbywają się jakieś wykłady, ale głównie w Świętochłowicach. I ten ośrodek wyszedł naprzeciw takim potrzebom świadków Jehowy, żeby nie od razu gdzieś pójść do kościoła. Ci wątpiący świadkowie chcieliby na razie trochę posłuchać czegoś innego, trochę oswoić się z teologią chrześcijańską. I w tym ośrodku takie możliwości mieli, żeby wysłuchać jakichś wykładów, jednego wykładu na przykład krytycznego o doktrynie świadków, drugiego na temat jakiejś doktryny chrześcijańskiej, pozytywnego przedstawienia tematu, jakichś świadectw. Chciałbym też powiedzieć trochę o mojej działalności. Tak jak widzicie dzisiaj, odwiedzam społeczności chrześcijańskie z wykładami o świadkach Jehowy, ale też z wykładami apologetycznymi na przykład, czyli broniącymi naszej wiary. Na temat Trójcy na przykład mam taką konferencję, także prowadzę, a niewykluczone, że jeszcze inne, jak Pan pozwoli, będę prowadził. Także Berea prowadzi wykłady biblijne i teologiczne i również przygotowuje studentów teologii do po prostu rozmów ze świadkami, bo niektórzy nawet i absolwenci seminariów nie bardzo sobie radzą w rozmowach ze świadkami. No nie dziwię się, bo ja sam byłem świadkiem i wiem, że niekiedy sprawiałem kłopoty chrześcijanom niektórych wyznań. Teraz trochę opowiem o mojej historii. Jak brat powiedział, nazywam się Szymon Matusiak. Pochodzę z rodziny katolickiej. Mój tata, zanim został prawnikiem, nosił się z zamiarem zostania księdzem. Był u księży tak zwanych chrystusowców. Takim seminarium studiował, lecz na pewnym etapie stwierdził, że jednak się nie widzi w tym, nie przyjął święceń i został prawnikiem. Ożenił się z moją mamą. Byłem najstarszym z trzech braci. Najmłodszy brat poszedł w ślady taty, jest przeorem w klasztorze dominikanów w Warszawie. Ja jako młody człowiek dorastałem w późnej epoce gierkowskiej. Widziałem więc ten fałsz propagandy sukcesu. Akurat moje lata młodzieżowego buntu na te lata przypadały. Widziałem, co się działo w kraju, a co mówiono w telewizji. Nie bardzo mi to się wszystko zgadzało. Jeszcze
jeszcze co mi w szkole mówiono, a taki przedmiot był chociażby jak wychowany w rodzinie socjalistycznej, gdzie różnych rzeczy dziwnych mogłem się dowiedzieć. No i jako młody człowiek się dość szybko zbuntowałem przeciwko temu. Byłem związany z młodzieżową sceną alternatywną. Moimi kolegami byli tacy ludzie jak Kazik Staszewski, na pewno kojarzycie młodsze pokolenie takiego muzyka, czy też Robert Brylewski i zespół Kryzys, czy Brygada Kryzys. No i znałem wielu znanych muzyków, między innymi też Grzegorza Ciechowskiego, który był moim kolegą i Republika. I obracałem się w klubie studenckim Od Nowa, jako młody student, młody gniewny. Prowadziłem tam prezentacje płytowe i sam trochę grałem. Miałem kilka koncertów, miałem też taką twórczość plastyczną, literacką, poetycką, ale coraz bardziej byłem zagubiony. Coraz bardziej. A w dodatku w mojej rodzinie był długotrwały, poważny problem, który powodował, że szukałem szczęścia gdzieś poza rodziną, poza sobą też, gdzieś tam w jakichś dziwnych ideologiach anarchistycznych czy w jakiejś dziwnej sztuce chorej, bo to wyrażało jakoś mój stan ducha, zagubionego człowieka. I przyszedł taki czas, gdzie kolega zaprezentował mi publikację Świadków Jehowy. I te publikacje Świadków Jehowy w języku angielskim mnie zastanowiły, bo były trochę inne niż ta religijność, z jaką się do tej pory stykałem, a kojarzyłem na przykład Kościół rzymskokatolicki, z którym byłem związany od dzieciństwa, bardziej z rytuałami, z obrzędami, z pewnym skostnieniem niż z żywą wiarą. I gdy później wybuchł stan wojenny, gdy później odczuwałem już jakieś obrzydzenie do swego życia, bo otarłem się o różne złe rzeczy jako ten młody buntownik. Co prawda Bóg mnie zachował od niektórych dużo niebezpieczniejszych rzeczy, na które mi groziły. To później szukałem Boga. To był stan wojenny, przerwa w studiach, jakie wtedy podjąłem polonistycznych. I odczuwałem głębokie przygnębienie, takie zagubienie. I padłem na kolana przed Bogiem i prosiłem: Boże, nie daj mi żyć w takim świecie, w takim złym świecie. I zacząłem wkrótce czytać Biblię, zacząłem Boga szukać. Od kolegi otrzymałem książkę Adwentystów Dnia Siódmego, Ellen White, Wielki Bój, która wzbudziła we mnie poważne zwątpienie co do Kościoła katolickiego, ale nie przekonała mnie do doktryn Adwentystów, a że byłem analfabetą biblijnym, jak większość ludzi w naszym kraju, to gdy odszukałem mojego kolegę Krzysztofa, okazało się, że ma kontakt ze Świadkami Jehowy i jego argumenty były przytłaczające. Nie miałem na to odpowiedzi. Nie byłem przygotowany w ogóle. To, że tam 2-3 tygodnie czytałem Biblię, to nie znaczyło, że mam ukształtowaną teologię, podstawy wiary. Więc kiedy przeprosiłem Boga za moje grzechy, obiecałem, że już nie będę tej dziwnej muzyki grał, że już nie będę taki, jak byłem przedtem, i odczułem to przebaczenie Boże na sobie, to potem bardzo niepewnie te moje kroki stawiałem i trafiłem do Świadków Jehowy. Oni mieli argumenty, ja nie miałem. I tam spędziłem ponad 18 lat jako aktywny członek, a jeśli doliczyć okres, kiedy byłem sympatykiem, to 20 lat. Co mogę powiedzieć? Poznałem tam najróżniejszych ludzi, i wykształconych, i niewykształconych, i ludzi z doktoratami, wykładających na uniwersytetach, i ludzi prostych, bardzo prostych. I pokochałem tych ludzi. Oni byli w stanie wojennym bardzo solidarni, pomagali sobie, byli życzliwi, sobie przynajmniej. Widziałem większy związek między Biblią a ich życiem codziennym niż u znajomych katolików, gdzie tam Biblia praktycznie prawie w ogóle w użyciu nie była. I jakoś mi zaimponowali. I nie mogę powiedzieć złego słowa o ludziach w większości. To znaczy byli wobec mnie gościnni, życzliwi. A miałem tam wielu przyjaciół. Muszę powiedzieć, że jest tam wielu wartościowych ludzi, którzy starają się prowadzić chrześcijańskie życie, na ile to rozumieją. Oni, chciałbym tu wyraźnie podkreślić, przychodząc do waszych drzwi, oni nie robią tego w złośliwej intencji, że oni chcą was zwieść na jakąś złą drogę. Oni naprawdę wierzą, że większość, właściwie wszystkie wyznania chrześcijańskie poza nimi są zwiedzione, że są częścią Babilonu Wielkiego, że są oszukane. I trzeba doprowadzić tych ludzi do momentu, w którym wyjdą z tych kościołów i przejdą do Świadków Jehowy, bo to jest jedyna arka prowadząca do zbawienia. I oni naprawdę w to święcie wierzą.
Bo tak zostali nauczeni, tak zostali zindoktrynowani. Ja też się do tego skłaniałem. I byłem u świadków Jehowy 14 lat w starszym zboru, co było bardzo, wiązało się z wieloma obowiązkami, bo świadkowie Jehowy mają bardzo zorganizowaną działalność i to no, wiązało się z pewnym perfekcjonizmem. To było dość nieraz trudne. Ja to z zapałem robiłem, ale wiązało się z wieloma wyrzeczeniami. I przez te wszystkie lata byłem bardzo zajęty, ale mimo to starałem się zawsze znajdować czas na studium Biblii. Bo miałem przyjaciela, który mnie właśnie doprowadził do organizacji Świadków Jehowy, który mi mówił, wiesz co, przede wszystkim czytaj Biblię. Strażnica nie jest tak ważna jak Biblia. No i ja tą Biblię czytałem. Kilkanaście razy ją przeczytałem całą, jako Świadek Jehowy. Nie, wtedy jeszcze nie było przekładu Nowego Świata, była Biblia Warszawska. Potem pojawił się w 1994 roku chrześcijańskie pisma greckie w przekładzie Nowego Świata, potem cała Biblia. I korzystałem rzeczywiście potem, ale wcześniej, od tego 1982 roku, gdzieś do połowy lat 90. posługiwałem się innym przekładem. W ogóle miałem wiele przekładów i polskich, i angielskich. Byłem zbieraczem przekładów Biblii i zaglądałem do różnych przekładów. Ale faktycznie był czas, kilka lat, wstydzę się teraz tego, gdzie najwięcej korzystałem z przekładu Nowego Świata. I do czego zmierzam? Przez wszystkie te lata pojawiały się u mnie coraz to poważniejsze wątpliwości. Na przykład czytałem fragment, który mówił o wzywaniu imienia Pana Jezusa. W Dziejach Apostolskich w 9 rozdziale, albo w pierwszym liście do Koryntian w 1 rozdziale. Już mogę dokładnie zlokalizować te miejsca, już powiem. Dzieje apostolskie, to jest, tutaj są słowa, 9 rozdział, werset 14. Słowa Ananiasza do Pana Jezusa, który mówi o wzywaniu imienia Twego i wyraźnie chodzi o imię Pana Jezusa. I pierwszy list do Koryntian, 1 rozdział, werset 2, który mówi o wzywaniu imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czytając takie wersety, coś mi nie grało, coś mi nie pasowało do tej struktury doktrynalnej. Albo gdy czytałem, że cały Izrael będzie zbawiony w 11 rozdziale, 26 wersecie listu do Rzymian, to mi zgrzytało, jakoś mi nie pasowało coś tutaj w tej strukturze. Gdy czytałem, że Chrystus powróci i będzie sądził wraz z aniołami, powróci i tak jakby wynikało, że on powróci bardzo tak widzialnie, to też mi nie pasowało. I cóż robiłem z takimi wątpliwościami? Zapisywałem sobie na różnych kartkach te różne wnioski, ale świadkowie Jehowy zniechęcali mnie do badania tego. Tryb typowy postępowania świadka Jehowy jest taki, że gdy ma jakiś werset, z którym nie umie sobie poradzić, sięga do skorowidza wersetów biblijnych dodanego przez Towarzystwa Strażnica i sięga do odsyłacza, jaki jest podany do danej publikacji. I tam ma autorytatywną wykładnię, którą musi uznawać jako po prostu dogmat. I tak też ja robiłem. Gdy przyjaciel starszy zboru świadków Jehowy powiedział mi, lepiej wiesz, nie drąż tego tematu, może Jehowa, czyli Bóg, objawi nam tą prawdę, da nowe światło, zrozumiemy to w swoim czasie, to lepiej wiesz, bo może ci odbiorą przywilej, czyli stanowisko starszego, a my tak lubimy, jak ty nam usługujesz, stracimy wszyscy na tym. I tak generalnie mnie zniechęcali do tych badań. Ja w każdym razie schowałem do koperty tych wiele moich pytań i zostawiłem na lepsze czasy. I te lepsze czasy rzeczywiście nadeszły. Już wcześniej miałem wątpliwości co do odrodzenia duchowego. I gdzieś około 97 roku doszedłem do przekonania, że najważniejsza jest głęboka wewnętrzna przemiana człowieka. Czy ją nazwiemy nowym narodzeniem, czy duchowym odrodzeniem, czy jakoś inaczej. Do tego no, Bóg mi to objawił. Jak mi to objawił? Otóż byłem na tak zwanym ośrodku pionierskim, gdzie świadkowie Jehowy jadą na wieś, mieszkają pod namiotami albo w jakiejś stodole tam u gospodarza świadka i głoszą po okolicznych miejscowościach. Spożywają wspólne posiłki, odbywają zebrania i tam widziałem, jakie problemy są z niektórymi młodymi ludźmi ze świadków Jehowy. Ja widziałem, że to są ludzie ochrzczeni, a tak naprawdę nie są odrodzeni. Tyle rozumiałem, bo widziałem po ich postawie, że ich życie jest zaprzeczeniem Ewangelii. I bardzo taki wstrząśnięty wróciłem i zacząłem myśleć nad tym. Minęło jeszcze trochę czasu, zacząłem się otwierać na literaturę chrześcijańską. Zacząłem kupować książki z hurtowni Jack. Od takiego brata Piotra Żądło kupowałem też
też książki. Kupowałem z chrześcijańskiej księgarni ze Stanów Zjednoczonych książki i zacząłem poszerzać ten zakres zainteresowań. Postanowiłem zainwestować w siebie, a że tak duchowo, a że starszych zboru mieliśmy coraz więcej, mogłem być odciążony od tych obowiązków, bo świadkowie dawali mi tyle zadań, że nie miałem tak naprawdę czasu na poważną refleksję biblijną. Byłem aż nadto zaangażowany, ale wtedy pojawiła się taka możliwość. Więc sprowadziłem sobie sporo tej literatury, zacząłem analizować komentarze biblijne pisane przez protestanckich, ale także i katolickich autorów. Zacząłem analizować encyklopedie biblijne, zacząłem wgryzać się w słownictwo hebrajskie i greckie Biblii. Poszedłem na kurs języka hebrajskiego biblijnego, który prowadził katolicki biblista, potem na kurs greki nowotestamentowej, który niestety za krótko się uczyłem, żeby opanować. W każdym razie skupiłem się na Biblii bardziej w kontekście. I to czytanie Biblii w kontekście było ocaleniem dla mnie. Ale kiedy skupiłem się, to powiem wam zupełnie szczerze, że bardzo gorliwie szukałem Boga. Duch Święty na mnie potężnie działał. Po prostu zacząłem ze łzami w oczach szukać Boga i prosić: Ojcze, jaka jest prawda? Ja widzę, że coś jest nie tak. I Duch Święty mi dał takich kilka myśli. Jedną bardzo ważną myśl, taką istotną, otrzymałem, która mówiła mi taką rzecz, że nie ma sensu uciekać przed prawdą, że i tak stanę przed Bogiem, który jest absolutną światłością i w jego świetle nie ostoi się żadne kłamstwo ani żadna półprawda. I tak stanę przed Nim. I nie ma sensu uciekać. Nie mam już 20 lat, muszę spojrzeć prawdzie w oczy. Nie mam czasu już na odsyłanie badania tych spraw na później. I ta myśl skłoniła mnie do gruntownego, ponownego zbadania podstaw mojej wiary. Druga myśl była taka, że jeśli coś nie ma wyraźnego podstaw, nie ma wyraźnej podstawy w Biblii, jakaś nauka, to ona nie istnieje. To jest kłamstwo. Niezależnie kto ją głosi. Jeśli nie ma wyraźnej podstawy w Biblii. No i trzecia taka myśl była też, wierzę, pod wpływem Ducha Świętego mi dana, że niezależnie jakbym daleko zabrnął w ślepą uliczkę, muszę przyznać się i z pokorą przyjść do Boga i przyznać się do błędu. To nie jest żaden wstyd. I tak zacząłem badać te doktryny. W 99 roku przyszedł ten kryzys i z tygodnia na tydzień upadała mi jedna po drugiej nauce. Ale za chwilę cofnę się trochę o parę lat. Skąd to się wzięło? Dlaczego tak się stało? Bóg posłużył się trzema chrześcijankami głównie, żebym doszedł do tego stanu. Otóż kilka lat wcześniej zaczęli bardziej aktywnie działać w naszym mieście chrześcijanie ewangelikalni z różnych kościołów. I chodziłem między innymi na wsi jako gorliwy świadek i spotykałem takie rodzeństwo, brata i siostrę z ewangelicznego kościoła w Toruniu, którzy byli mi bardzo życzliwi. I szczególnie ta siostra, Bogusia, podam jej imię, zauważyła, że jestem nietypowym świadkiem, bo ze mną można porozmawiać normalnie o Biblii. I tą myśl przekazała żonie pastora i jeszcze starszej jednej osobie, która mnie też znała z rozmów, bo stała ta starsza osoba z literaturą chrześcijańską i ja z nią dyskutowałem. I 7 lat, wyobraźcie sobie, za mnie się modliły. Regularnie, co tydzień 7 lat się modliły. I Bóg się nimi opatrznościowo posłużył. I Bóg wysłuchał tych modlitw. Ponadto Duch Święty objawił mi pewną ważną rzecz. Że my jako starsi zboru Świadków Jehowy niekiedy zachowywaliśmy się bardziej jak faryzeusze z Ewangelii niż Pan Jezus. Że bardziej skupialiśmy się na jakichś zasadach, regułach ludzkich, jak tradycje starszych, które głosili faryzeusze i uczeni w Piśmie, niż na duchu prawa Bożego, niż na miłosierdziu, jak Pan Jezus mówił, na sprawiedliwości. I zrozumiałem to bardzo boleśnie, bo sam czasami postępowałem w niewłaściwy sposób, jako starszy zbor. Dopiero potem to zrozumiałem. I Bóg bardzo skruszył moje ja, bardzo skruszył. A kiedy już zacząłem się dzielić z moimi przyjaciółmi, świadkami Jehowy różnymi wątpliwościami, kiedy zaczęli mi płakać, Ty nas nie opuszczaj, kiedy zaczęły krążyć na mój temat oszczerstwa, kiedy zrezygnowałem ze starszego i miałem bardzo poważne rozmowy
z tymi moimi dawnymi braćmi na stanowiskach z nadzorcą obwodu, to wtedy przyszedł po tym wszystkim, po tych wszystkich napięciach na mnie czas takiej nawet depresji. Taki trudny czas był dla mnie w międzyczasie, gdzie no, Pan Bóg kruszył mnie bardzo. A miałem jako świadek Jehowy jeden poważny problem. Nie zawsze umiałem przyznać się do swojej grzeszności, do swego błędu. I kiedy zrozumiałem, gdy Bóg mnie skruszył całkowicie, gdzie czułem się pod wpływem różnych doświadczeń, jak wdeptany w ziemię, ale to było ku mojemu uzdrowieniu, bo moje ja podnosiło się. Kiedy to ja zostało ukrzyżowane wraz z Chrystusem. Kiedy przeprosiłem Pana Jezusa za to, że głosiłem fałsz na temat Jego natury boskiej, na temat Jego dzieła cudownego na krzyżu dokonanego dla wszystkich wierzących. Kiedy skruszyłem się, kiedy przyjąłem wiarę Pana Jezusa, wstąpił do mnie pokój. Zrozumiałem, że sam z siebie jestem żebrakiem, jestem nędzarzem, jestem skompromitowany, jestem bankrutem zasługującym tylko na gniew Boży. I jedynym uleczeniem jest dla mnie cudowna Boża łaska, cudowna Boża przychylność. W tej pieśni cudowna Boża łaska całkowicie się odnajdywałem. Zgubiony, nędzny byłem ja. Całkowicie widziałem się w tej pieśni. Śpiewałem ją z wielkim zapałem w zborze. I poczułem cudowne uzdrowienie. Bóg mnie wyprowadził z tej depresji. Pan Jezus stał się moim Panem i Zbawicielem. Znalazłem pokój, którego nie zyskałem przez największe wysiłki i największe, można powiedzieć, przywileje w organizacji, gdzie przemawiałem do 7000 na stadionach, gdzie miałem najróżniejsze zadania, gdzie byłem zaangażowany. Nigdy nie miałem takiego pokoju, jak wtedy, gdy przyjąłem wiarą Jezusa jako mego Pana i Zbawiciela. Kiedy Duch Święty ukazał mi w potężnej chwale Syna Bożego. Kiedy wersety, które wcześniej kilkanaście razy czytałem, czy więcej, nagle byłem aż porażony. Tak? W Nim cieleśnie mieszka cała pełnia boskości? To w takim razie nic mu z tej boskości nie brakuje, jak mówi list do Kolosan, 2 rozdział, werset 9. On jest w całej pełni Bogiem. Ale ciekawe, że cieleśnie. To znaczy w ludzkim, chwalebnym ciele, zmartwychwstałym. Zrozumiałem, że Jezus jest Bogiem człowiekiem. Ja, który się śmiałem z tej prawdy tyle lat, nie mogłem tego pojąć. Że rozumiecie, dokonały się w moim życiu wielkie przemiany. W końcu musiałem się zdeklarować. Wcześniej już chodziłem do różnych kościołów ewangelicznych w Toruniu, bo z Torunia pochodzę. Próbowałem się przymierzać, czy gdzieś jest dla mnie miejsce, czy może lepiej zostać jednak u świadków. A może tworzyć niezależną grupę, bo może w tych kościołach kłamstwo nauczają i tam się też nie odnajdę. Może tam są te kościoły skorumpowane, nie wiedziałem, jak tam jest. Ale w końcu się przekonałem, przyjęli mnie jak do rodziny. Przekonałem się, że jest tam zdrowa nauka i po prostu z czasem wyszedłem z organizacji, zdeklarowałem się na piśmie w 2001 roku w grudniu. Opowiedziałem się zdecydowanie. Z szacunkiem, z miłością napisałem taki list, ale też wykazałem prawdę bardzo wyraźnie, że tam jest inny Jezus, inna Ewangelia. I po prostu jako były świadek Jehowy doświadczyłem odrzucenia, doświadczyłem strasznych oszczerstw, między innymi fałszywe historie o mnie zmyślono. Nie wszyscy, bo są świadkowie Jehowy, którzy nie uciekają się do takich rzeczy, chciałbym wam powiedzieć, bo są tam różni ludzie. I lepsi i gorsi. W każdym razie doświadczyłem odrzucenia. Moi dawni przyjaciele nie chcą mieć ze mną nic wspólnego. Nie wolno im mówić dzień dobry, cześć, czy nawet zadzwoniłem do pewnego małżeństwa, z którym się przyjaźniłem. Powiedziała mi żona tego przyjaciela: nam nie wolno z tobą rozmawiać. Nie życzymy sobie, żebyś do nas dzwonił. Całkowite odrzucenie. Z takim nawet nie jadajcie. Biorą te wypowiedzi biblijne. Takiego nawet nie pozdrawiać. Ale wiecie, dla kogo to wszystko zrobiłem? Zrobiłem to dla Pana Jezusa, którego ta organizacja poniża, głosząc, że jest Archaniołem Michałem, że jest pierwszym stworzeniem Bożym. I czuję się błogosławiony. Pan Jezus w Ewangelii Łukasza, 6 rozdział, werset 22 powiedział: błogosławieni będziecie, gdy ludzie was nienawidzieć będą i gdy was wyłączą i lżyć was będą, i gdy imieniem waszym pomiatać będą jako bezecnym z powodu Syna Człowieczego. Radujcie i weselcie się w tym dniu, oto bowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak samo bowiem czynili prorokom ojcowie ich. Nie mam żalu do świadków Jehowy. Przebaczyłem im to, co robią wobec mnie.
Chociaż doświadczam tego do dzisiejszego dnia. Ostatnio miałem wykład na konferencji o sektach w Toruniu, w czwartek. Zaproszono mnie. Świadkowie Jehowy wywierali silną presję na organizatorów, żebym ja koniecznie nie wystąpił, bo bardzo się bali, że będę ich zniesławiał. A ja chciałbym tu wyraźnie powiedzieć, nie mam w ogóle takiego celu, żeby ich zniesławiać, żeby ich obrzucać błotem, tylko żeby głosić prawdę i historyczną, i biblijną na temat ich doktryn, praktyk, historii, rzetelną. Jeżeli ktoś mi zarzuci, że coś się nie zgadza, sprawdzę to, mogę to skorygować. Jeden świadek Jehowy mi tam zarzucił, że jakiś szczegół już jest nieaktualny, że coś tam zmienili. Poprawiłem to. Jestem tylko człowiekiem, nie wszystko wiem. Uczę się ciągle. Ale kocham tych ludzi jeszcze bardziej niż kiedyś i zależy mi na ich zbawieniu. Bo wiem, że to zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie. Bóg Ojciec dał tylko jednego Zbawiciela. I kiedy czytam wypowiedzi z Ewangelii Jana, 10 rozdziału, gdzie jest powiedziane w wersetach 27 i 28, owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. I ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. To rozumiem, że stworzenie stworzeniu nie mogłoby udzielić życia wiecznego. Że ten, kto daje żywot wieczny owcom, musi być Bogiem. I ta prawda wstrząsnęła mną, ta prawda wreszcie mnie uzdrowiła. Trafiłem do zboru ewangelicznego w Toruniu, zostałem tam ochrzczony, ponieważ chrzest u świadków Jehowy jest, jeszcze będziemy o tym mówili, nieważny, jest niemy, nic się nie mówi chrzcząc kogoś, po prostu, bez żadnej formuły. Nie wierzyłem też ani w boskość Jezusa Chrystusa, ani w osobowość i boskość Ducha Świętego, więc automatycznie nie był to chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I od tej pory udzielałem się w kościele. Uczyłem przez kilka lat w szkole niedzielnej najstarszą grupę młodzieży. Jestem kaznodzieją Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Piątkowie. To jest województwo mazowieckie. I bardzo się cieszę, że mogłem dotrzeć do was tutaj. O waszym zborze wiem od kilku lat, ponieważ dostałem gdzieś jakieś 5 czy 4 lata temu płytę z kazaniami pastora Andrzeja Cyrikasa. Bardzo byłem zachęcony, nawet 3 płyty. Bo ja bardzo byłem zachęcony tym, co słyszałem, bo różne rzeczy się w Polsce słyszy, różnych kaznodziei. I to dotarło do mojego serca i zainteresowałem się. Potem na wyszukiwarce znalazłem, że jest takie chrześcijańska wspólnota ewangeliczna. A jak pastor Andrzej dotarł z grupą waszych braci drogich do naszej społeczności i składali wspaniałe świadectwo i brat miał dobre słowo w Dęblinie, która jest placówką naszego zboru, ta społeczność, to no, skontaktowaliśmy się i oto jestem. I bardzo się cieszę, że mnie zaprosiliście, że mogę być pośród was. Także będziemy się chcieli skupić w dzisiejszych wykładach na takich tematach, które przybliżą nam prawdę o świadkach Jehowy, ale nie tylko, czytajmy trochę między wierszami, nie tylko o świadkach. Ja nie uważam, że świadkowie Jehowy są największym problemem w Polsce. Że po prostu to jest jedyna herezja, jaka jest. Herezji jest więcej. I problemów jest więcej. Chociażby na pewno dobrze wiecie, że nie na każdą konferencję chrześcijańską warto posłać młodzież, czy samemu pojechać. Są takie konferencje, że lepiej od nich trzymać się z dala. To już świadczy, że nie sami świadkowie Jehowy są problemem. Są książki, które są zagrożeniem dla życia duchowego. I to nie tylko protestanckie, ale i katolickie. Był taki ksiądz Wacław Hryniewicz, katolicki, który głosił ideę pustego piekła. Heretyk, można powiedzieć. Ale są i książki protestanckie, które trzeba omijać z daleka. Więc uczmy się zasad rozeznawania, żeby po prostu umieć bronić prawdy, umieć właściwie się zachować, bo czasem niby brat w Chrystusie nam powie też coś dziwnego. Dlatego trzymajmy się Słowa Bożego. Dzisiaj skupimy się, zaraz przejdziemy na takich wykładach jak geneza świadków Jehowy. Dalej świadkowie Jehowy a Biblia, jaki mają stosunek do Biblii. Zastanowimy się też nad tym, jakie mają doktryny i praktyki i czy są wyznaniem chrześcijańskim, czy można ich zaliczyć do chrześcijan. Jakie mają osiągnięcia, w ich przynajmniej mniemaniu, a także jakie najpoważniejsze błędy oraz jak ze świadkami rozmawiać.
przejdźmy już do wykładu pierwszego, bo to był wstęp, geneza świadków Jehowy. Zanim do tego przejdę, chciałbym tylko powiedzieć. Moja żona może zaświadczyć. Codziennie na kolanach dziękuję Bogu, że mnie wyzwolił z niewoli duchowej, w jakim tkwiłem u świadków Jehowy. Miałem autentycznie zniewolony umysł. To tylko łaska Boża sprawiła, że stamtąd wyszedłem. I jestem bardzo wdzięczny Bogu za Jego łaskę. I chciałbym was też prosić, żebyście mieli na sercu świadków Jehowy i modlili się za nich, żebyście w waszych modlitwach uwzględniali też świadków Jehowy. To jest duża społeczność i Bóg jeszcze może wielu z nich wyprowadzić na wolność. Przejdźmy już do pierwszego wykładu. Jaka jest geneza świadków Jehowy? Sami świadkowie Jehowy nawet tak naprawdę nie znają do końca swojej historii. Wydali taki podręcznik Świadkowie Jehowy, głosiciele Królestwa Bożego, ale to są bardziej żywoty świętych niż rzetelna historia. I początków ruchu, od którego wywodzą się świadkowie Jehowy, należy upatrywać w ruchu adwentystycznym, z tym, że muszę tu bardzo ważną przeprowadzić różnicę. Nie chodzi o adwentystów dnia siódmego, tylko o ruch adwentowy, adwentystyczny, taki przebudzeniowy, który miał miejsce w XIX wieku, którego najważniejsza fala przewinęła się w latach 1831 do 1844. Ten człowiek, którego widzicie tu na zdjęciu, to William Miller, przywódca tego ruchu. Był to tak zwany ruch drugiego adwentu. Na jakiej on glebie wyrósł? Wyrósł on na glebie tradycjonalizmu w kościołach protestanckich. Kościoły skostniały w tym czasie. Mało mówiło się o paruzji, o powtórnym przyjściu Chrystusa. Był ten temat zaniedbany. Te kościoły tak działały, jakby Jezus nie miał przyjść. Zaniedbany był temat. Był wreszcie tam racjonalizm modny. Wszystko tłumaczono na ludzki rozum. Nie mówię, że tam nie było w tym czasie też bogobojnych ludzi i oddanych, ale pewien kryzys był w chrześcijaństwie ewangelicznym. I właśnie William Miller był tak zwanym świeckim kaznodzieją baptystów, to znaczy nie był ordynowany na pastora i postanowił zająć się studium Słowa Bożego bardzo wnikliwie i niestety zapędził się w swoich badaniach, zwłaszcza nad Księgą Daniela i Księgą Apokalipsy, inaczej Objawienia, i doszedł do wniosku, że można przybliżoną datę powrotu Chrystusa na podstawie tych ksiąg ustalić. I on ustalił tak, że dokładnie między 21 marca 1843 roku a 21 marca 1844 roku powróci Chrystus. Nie wiem, czy sobie jesteśmy w stanie wyobrazić, co się wtedy działo. Ci ludzie, którzy byli związani z Williamem Millerem, z tym jego ruchem, bardzo się przejęli, że Pan Jezus powraca. Niektórzy porzucili nałogi. Zamykano bary, takie, gdzie serwowano alkohol. Skupiono się na modlitwie, na czytaniu Biblii, na głoszeniu Ewangelii. No niestety, choć była ta gorliwość szczera, fundament jej był zupełnie błędny i chybiony. Ponieważ Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, jak wiemy dobrze, i tu musimy wszystkich, którzy daty jakieś by nam podawali, skarcić tym wersetem. W Mateusza 24, rozdział, werset 36 czytamy. O tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. William Miller był jeszcze w miarę ostrożny. On podawał cały rok na możliwość przyjścia Pana Jezusa. Ale jego współpracownik Samuel Snow był o wiele bardziej pewny i wyznaczył 22 października 1844 roku na powrót Chrystusa. Wyobraźmy sobie, że rolnicy, farmerzy nie zebrali żniw z pola. Tak byli pewni, że przyjdzie Pan Jezus. I sam William Miller mówił, że było 50 tysięcy takich czynnych zwolenników tego ruchu,
Ale według niektórych innych źródeł, gdyby doliczyć tych wszystkich, którzy wokoło tego ruchu się kręcili, to wszystkich mogło być nawet 100 tysięcy. I to byli ludzie, którzy pochodzili z kościoła baptystów, metodystów, prezbiterian, z różnych kościołów. I co się stało wówczas? Nastąpiło oczywiście, jak możemy przypuszczać, wielkie rozczarowanie. Data się okazała chybiona. I co zrobiła większość? Większość powróciła do swoich dawnych kościołów. Pozostali, którzy zostali po tym rozczarowaniu, utworzyli różne frakcje adwentystyczne. Najmniejszym kościołem na początku był Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, który rozwinął się do największego z tych wszystkich wyznań tak naprawdę. I ten kościół do dzisiaj trzeba go za jedno przede wszystkim pochwalić. Kładzie duży nacisk na powtórne przyjście Chrystusa. To jest na pewno ich plusem. Bo chciałbym powiedzieć, że słowo Adventus z łaciny znaczy przyjście. I adwentyści to są ludzie oczekujący powrotu Chrystusa. I to trzeba im oddać. Oni skupiają się na tym, oni tego wyczekują. Na pewno jest to dobre. Natomiast adwentyści Dnia Siódmego zrobili szczególną rzecz z datą 22 października 1844 roku. Uznali ją za prawdziwą, ale odnoszącą się nie do powrotu Chrystusa, tylko do niewidzialnego wydarzenia w niebie, do początku sądu śledczego, który Chrystus miał zapoczątkować w niebie właśnie od 1844 roku. To jest jedna z ich doktryn, oparta właśnie na tej dacie. Oni tą datę zachowali, tylko przypisali jej niewidzialne wydarzenie. Ich czołowym takim rzecznikiem, można powiedzieć główną nauczycielką tego wyznania i prorokinią była Ellen z domu Harmon, potem Ellen White z męża. To była kobieta, wizjonerka, miała bardzo wiele wizji. Ci, którzy znają dobrze te wizje, mówią, że były sprzeczne nawet ze sobą. W każdym razie była bardzo takim twardym przywódcą. I no, trzeba było się raczej z nią zgadzać. Było to mile widziane. I co jest charakterystyczne u adwentystów Dnia Siódmego, oprócz ich oczekiwania powtórnego przyjścia Chrystusa? Więc na pewno pewien nacisk na przestrzeganie szabatu, czy inaczej sabatu, jest charakterystyczny. Odrzucanie nauki o piekle wiecznym i o duszy. Nauka, że będzie anihilacja, zagłada bezbożnych. Tak. Widać, że nie wszystko się tu mieści w kadrze. Początkowo też, mało jest to znany fakt, adwentyści byli semi-arianami. To znaczy nie uznawali Trójcy aż do późnych lat XIX wieku, 90. XIX wieku. Dopiero wtedy uznali Trójcę. To jest mało znany fakt, ale jest udokumentowany przez Gerharda Pfandla, czołowego wykładowca Adwentystów Dnia Siódmego. Nacisk na sabat i inne przepisy Starego Testamentu to inna taka charakterystyczna cecha adwentystów. Między nimi mają zabronione spożywanie zwierząt nieczystych według prawa mojżeszowego, a więc wieprzowina wykluczona. Wierzą też w potrzeby prowadzenia zdrowego trybu życia, a więc promują wegetarianizm, krytycznie odnoszą się do spożywania kawy, herbaty czy napojów typu cola. W każdym razie, jeśli chodzi jeszcze o Kościół Adwentystów, bo może chciałbym uprzedzić pewne pytania. Adwentyści generalnie dzielą się na dwie grupy. Na adwentystów bardziej ewangelicznych, otwartych, którzy no, nie są tak bardzo przywiązani do Ellen White i są bardziej biblijni. I na adwentystów bardzo przywiązanych do tych typowych cech wyznaniowych adwentystów, na tych bardziej zamkniętych. Adwentyści, chciałbym wam jeszcze wyjaśnić, kładą nacisk na nowe narodzenie, na nawrócenie. Ale właśnie jest ten problem u nich między łaską a prawem. Bo z jednej strony mówią o łasce, a z drugiej strony akcentują prawo mojżeszowe. I tu pogodzenie tego jest dość trudne. Były też inne rozłamowe ugrupowania adwentystów. Może nie wszystko to jest dla was bardzo interesujące. Na przykład Unia Życia i Adwentu, potem włączona w 1964 roku
do chrześcijańskiego kościoła adwentystów, kościoła chrześcijan-adwentystów. I to wyznanie święci niedzielę. To jest charakterystyczne, jest bardzo pacyfistyczne, nie uznaje służby wojskowej. Też nie wierzy w duszę nieśmiertelną i piekło. Jest też Kościół Boży Dnia Siódmego, jeden z odłamów, który święci sobotę, wierzy w zbawienie Izraela, co adwentyści typowi w to nie wierzą, że Izrael się nawróci w czasach ostatecznych i jest antytrynitarny, nie wierzy w Trójcę. Byli też inni adwentyści, adwentyści nadchodzącego wieku, których też nazywano wtórnymi adwentystami i oni mieli szczególny wpływ na powstanie świadków Jehowy. To jest bardzo ciekawe. Ta osoba, którą tutaj widzicie, to Nelson Barbour. On miał własne ugrupowanie. Prorokował, że w 1874 roku powróci Chrystus, a kiedy nie powrócił, ukuł taką teorię, wymyślił, że Chrystus powrócił niewidzialnie w 1874 roku. Zatrzymajmy się nad tym przez chwilę. Nauka o niewidzialnym powrocie Chrystusa od 1874 roku była nauką, której trzymali się badacze Pisma Świętego, od których wywodzą się Świadkowie Jehowy i też przez pewien czas nawet sami Świadkowie Jehowy. Dalej, głosił Barbour koniec z czasów pogan z Ewangelii Łukasza 21 rozdział, werset 24, gdzie jest napisane: i padną od ostrza miecza i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów, a Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan. Więc głosił koniec czasów pogan na 1914 rok, co również Russell od niego przejął. Wywarł zatem Nelson Barbour i jego ugrupowanie, jego też pisma, bezpośredni wpływ na badaczy Pisma Świętego. Teraz powiedzmy sobie o samym założycielu badaczy Pisma Świętego, do którego przyznają się i różne grupy badackie, czyli badaczy Pisma Świętego i sami Świadkowie Jehowy. Jest tu młody Charles Taze Russell, który żył w latach, jak tu widzimy, 1852 do 1916. Urodził się w Allegheny, dzisiejszej części Pittsburgha w stanie Pensylwania w Stanach Zjednoczonych. Jego rodzice byli bogobojnymi prezbiterianami pochodzenia irlandzko-szkockiego, a to znaczy prezbiterianie to jest wyznanie, które opiera swoją doktrynę i organizację na nauce Jana Kalwina z Genewy, którego, chciałbym powiedzieć, mamy dzisiaj mamy w tym roku 500-lecie od urodzin, bo się urodził w 1509 roku, więc jest obchodzone nawet w Warszawie uroczyście i w innych miejscach kraju. Więc trzymają się tej nauki. Przypomnę, jaka jest doktryna kalwińska. Głównie skupia się na suwerenności Boga, ale jednym z elementów doktryny kalwińskiej jest wiara w to, że Bóg niektórych ludzi wybrał od wieczności do zbawienia w sposób bezwarunkowy, z czystej łaski, natomiast innych pominął i ci pominięci w żaden sposób nie mają szansy na zbawienie. Po prostu są z góry, już jak się rodzą w zasadzie, nie mają właściwie przyszłości. Ich przeznaczeniem jest wieczne piekło. Także taka jest doktryna kalwińska. Tak w uproszczeniu, bo to jest głęboka doktryna i tu oczywiście to trzeba by szerzej wyłożyć. Młody Russell był tak gorliwym zwolennikiem nauki o piekle i predestynacji, że jako młody chłopiec wywieszał w miejscach publicznych przerażające ostrzeżenia przed ogniem piekielnym, na przykład dla robotników pracujących na wolnym powietrzu. Ale jako 16-latek spotkał się z pewnym sceptykiem, który zaatakował i zburzył jego poglądy i młody Russell zwątpił, mając 16 lat, w czołowe wyznania wiary chrześcijańskie i w piekło. Uznał, że Bóg, który by z góry wskazywał ludzi na wieczne męki, miałby niższe standardy moralne od zwykłych ludzi. Nie mieściło mu się to w głowie, zwątpił w to i odrzucił te wyznania wiary. Następnie skłonił się ku religiom wschodu. Zaczął je badać, ale i one go rozczarowały, nie przynosząc mu ukojenia. Natomiast w 1869 roku, jak twierdzi niby przypadkowo, natknął się na spotkanie jednego z odłamów adwentystów, tych wtórnych adwentystów, gdzie Jonas Wendell, kaznodzieja, z przekonaniem mówił o natchnieniu Biblii
o Słowie Bożym jako autorytecie, posługiwał się Biblią z wielkim przekonaniem. I Russell nie usłyszał tam ani o piekle, bo oczywiście ten odłam adwentystów też w to nie wierzył, ani o predestynacji, bo adwentyści są arminianami, odrzucają predestynację tak samo. I Russell poczuł się tak zbudowany, że wróciła mu wiara w natchnienie i autentyczność Biblii. Co się dzieje potem? Potem Russell ulega wpływowi dużo starszych od siebie adwentystów, bo był bardzo młodym chłopakiem. Miał wtedy 17 lat, jak trafił do ruchu adwentowego. I Russell otwarcie się przyznawał, że na jego poglądy wybitny wpływ wywarli tacy doświadczeni kaznodzieje i pisarze adwentystyczni, jak chociażby George Storrs, który głosił piramidologię, Russell ją przejął, naukę, to znaczy wyjaśnię, że w piramidach, w ich korytarzach kryją się wskazówki chronologiczne potwierdzające Biblię, a także te różne części piramidy są ilustracją pewnych praw dotyczących zbawienia. On przejął od Storrsa tą piramidologię, zresztą nie tylko od niego. Też George Stetson i wspomniany już wcześniej Jonas Wendell wywarli na niego duży wpływ. Russell powiedział tak. Tak więc przyznaje się do długu względem adwentystów. Tu oczywiście nie ma na myśli, tu chciałbym zastrzec adwentystów dnia siódmego, ale adwentystów wtórnych, którzy głosili inne daty. Tu właśnie z wdzięcznością mówi, wspominam pomoc okazaną mi przez braci Stetsona i Storrsa. Studiowanie Słowa Bożego z tymi dwoma drogimi braćmi prowadziło krok po kroku na coraz zieleńsze pastwiska. Po raz drugi widzimy tutaj Nelsona Barbura z Rochester. I jest bardzo ważna informacja, o której świadkowie Jehowy nie zawsze wiedzą. Bardzo często nie wiedzą, że grupa Russella przez 3 lata była stowarzyszona z grupą Nelsona Barbura. Tą grupą, przypominam, która głosiła, że w 1874 roku powrócił Chrystus, a w 1914 roku nastąpi koniec czasów pogan. I ta współpraca była bardzo owocna. Wydawali wspólnie czasopismo Zwiastun Poranka, czyli Herald of the Morning po angielsku, gdzie Russell był w redakcji, był zastępcą redaktora naczelnego i był sponsorem, bo był bogatym kupcem. Co więcej, Russell i Barbour wydali wspólnie książkę Trzy Światy, razem, jako współredaktorzy. Więc ta współpraca była ścisła i nie da się zaprzeczyć, że ruch badaczy Pisma Świętego, których wywodzą się świadkowie Jehowy, na początku był elementem pewnego odłamu adwentystów. Grupa Russella była związana z pewnym odłamem adwentystów i wchodziła w jego skład. A zatem można śmiało mówić o adwentystycznych początkach. Oczywiście z zastrzeżeniem, że nie są to adwentyści dnia siódmego, żebyśmy czasem tutaj ich nie ukrzywdzili, nie fałszywie tutaj czegoś nie powiedzieli. Kiedy Russell osiągnął samodzielność i jego grupa? Kiedy poróżnili się z Barburem, mniej więcej w lecie to było 1879 roku, gdzie inni mieli pogląd na odkupienie. Barbur nie uznawał zastępczej śmierci Chrystusa na krzyżu, natomiast Russell tak. I Russell zerwał z Barburem i z jego grupą, cofnął wszelkie finansowe poparcie i zaczął wydawać własne czasopismo, które do dziś wychodzi, które na początku nazywało się Strażnica Syjońska i Zwiastun Obecności Chrystusa. Bardzo uważnie przyjrzymy się temu tytułowi. Zwiastun Obecności Chrystusa. Więc ta strażnica głosiła na początku, że Jezus niewidzialnie powrócił, czyli paruzja jego nastąpiła, powrót, w 1874 roku. To było zadaniem tego czasopisma. Russell w to wierzył, a przejął to od Barbura. Barbur wywarł na niego zgubny wpływ w zakresie chronologii i nie tylko. W 1881 roku Russell tworzy Strażnicę Syjońską, Towarzystwo Traktatowe, które później staje się Towarzystwem Biblijnym i Traktatowym Strażnica. I to jest okładka pierwszego numeru Strażnicy z lipca 1879 roku. Musimy jedną rzecz wiedzieć, że XIX wiek to era wielu spekulacji na temat Pisma Świętego. Era tworzenia wielu scenariuszy proroczych.
I era stworzenia się tak zwanego dyspensacjonalizmu. Co to jest dyspensacjonalizm? To jest wiara w to, że historia zbawienia jest podzielona na dyspensacje, inaczej epoki. I Russell rozrysował własny boski plan wieków, czyli jakby podział historii zbawienia na różne epoki. Wybaczcie, że takie szczegółowe dane, ale to da wam jakieś wyobrażenie. I Russell wydał tak zwane wykłady Pisma Świętego. 6 tomów on napisał. Tu widzimy okładkę polskiego wydania Nadszedł Czas, drugiego tomu. I w pierwszym tomie, Boski Plan Wieków, zamieścił wykres i omówienie takiego boskiego planu wieku. Opisał tam pierwszy świat trwający do potopu, oczywiście od Adama i Ewy. Drugi świat właśnie od patriarchów do końca świata. I tam objął wiek patriarchów, wiek żydowski i wiek Ewangelii. I wreszcie trzeci świat, milenium i wieki przyszłe. Jak już wspomniałem, Russell przejął ważne daty od Barbura, w tym 1914 rok. Ale ośmielił się czegoś szalonego dokonać. Na 1914 rok podał 7 przepowiedni w książce Nadszedł Czas na 1914 rok. I to są takie wydarzenia. Zaraz zobaczmy. Jak? Królestwo Boże ma wtedy objąć pełną władzę w 1914 roku. Według książki Nadszedł Czas. Dalej. Chrystus ma być obecny jako nowy władca ziemi. Już dać o sobie znać jako ten władca. Dalej. Ostatni członkowie Kościoła mają być uwielbieni, a więc porwani. Głosił pochwycenie w 1914 roku, co badacze, od czego badacze oczekiwali, że Kościół będzie zabrany. Głosił też, że Jerozolima zostanie uwolniona spod dominacji pogan w tymże roku. Że Izrael będzie przywrócony jako naród do swojej ziemi. Że nastanie wielki ucisk i powszechna anarchia, a potem nastaną nowe niebo i nowa ziemia. I wreszcie, że Królestwo Boże zniszczy rządy pogańskie. 7 przepowiedni Russell głosił. Tak, i one wszystkie zawiodły, jak oczywiście wiemy. Co jeszcze można powiedzieć? W wykładach Pisma Świętego Russell naprawdę głosił fałszywe niektóre proroctwa. Tutaj, drodzy, widzimy oryginalne pierwsze wydanie książki Nadszedł Czas. Tu u góry. I tam tłumacze z angielskiego jest napisane. Bitwa Wielkiego Dnia Boga Wszechmogącego, objawienie 16-14, która skończy się w roku pańskim 1914 roku. Naprawdę fałszywie prorokował. Potem w następnych wydaniach to usunięto. I na przykład w polskim wydaniu, drodzy, jest napisane Walka Wielkiego Dnia Boga Wszechmogącego, która zakończy się roku pańskiego 1915, kompletnie obali wszystkie dzisiejsze systemy. A więc naprawdę fałszywie prorokował. Oczywiście potem, gdy te proroctwa zawiodły, przesuwano datę na 1915 rok. Zmieniano, poprawiano daty w kolejnych wydaniach. Ale zachowane są do dziś fotokopie, a także oryginalne publikacje, które są świadectwem fałszywego proroctwa Russella. Omówmy teraz pokrótce poglądy i cechy badaczy Pisma Świętego z czasów Russella. Więc odrzucanie Trójcy, negacja pełnej boskości Pana Jezusa oraz Ducha Świętego. Dalej, wierzono wówczas też, że okup Chrystusa w zasadzie został złożony przez człowieka, że Jezus tutaj na ziemi w ogóle nie był Bogiem. Wierzono także, że krzyż jest naczelną doktryną chrześcijańską, stąd badacze Pisma Świętego, mężczyźni nosili w klapach marynarek krzyż w koronie. I krzyż ukazywał się też na strażnicach przez kilkadziesiąt lat. Głoszono, że Kościół będzie z Chrystusem w niebie, natomiast na ziemi będzie ogół ludzkości. Natomiast w niebie obok tej naczelnej klasy Kościoła i Chrystusa będzie podrzędna klasa niebiańska, wielki tłum. Na ziemi natomiast Izrael i ogół będzie ogół ludzkości zbawiony pod panowaniem Chrystusa i jego Kościoła, rozciągającego się z nieba na ziemię. A więc 3 klasy co najmniej zbawione, nawet może i 4. Co ciekawe, oczywiście w ślad za adwentystami odrzucali badacze duszę i piekło. Oczywiście duszę nieśmiertelną.
Ciekawą tolerancję mieli badacze, bo uważali, że chrześcijanie znajdują się także w innych wyznaniach. Dzieci Boże są w tych wszystkich wyznaniach, gdzie głosi się okup Chrystusa, gdzie ludzie wierzą w to, co Chrystus dokonał na krzyżu. I pewna tolerancja była, ale już od 1881 roku, kiedy badacze utworzyli Towarzystwo Strażnica, poczuli się pewniej i zaczęli głosić, że największa prostota w wierze jest u badaczy, więc najlepiej opuścić kościoły i przejść do nich, opuścić Babilon Wielki. Co jeszcze ciekawe, nie wierzyli w coś takiego, że należy tworzyć prężną organizację. Uważali, że odbędzie się to kosztem prostoty ewangelicznej, miłości chrześcijańskiej. Co więcej, wierzyli, jak już mówiłem, że piramida w Gizie jest świadkiem kamiennym obok Biblii, że właśnie w tej piramidzie można wyczytać i wskazówki chronologiczne głoszące, potwierdzające proroctwo biblijne i za pomocą różnych miejsc tej piramidy można pewne prawdy biblijne zilustrować. Bardzo osobliwy pogląd, tak zwana piramidologia. Z tym, że Russell nie był tu oryginałem, on to zaczerpnął od poprzedników, między innymi od George'a Storsa. Tu prawdopodobnie grobowiec Russella widzimy, gdzie piramida się zachowała. Wierzono też, że Bóg Jehowa mieszka w gwiazdozbiorze Plejad na gwieździe Alcyone, że tam jest jego tron, a więc umiejscowiono fizycznie tron Boży. To jest też ciekawym poglądem. Kim był zatem Charles Russell? Tu widzimy go już jako znacznie starszego, nobliwego pana. Nie był, wbrew temu co się twierdzi, w popularnych opracowaniach kościelnych cudzołożnikiem. Zarzuca mu się w niektórych filmach, w niektórych książkach, że był niemoralny. To nieprawda. Są dowody sądowe, które zbadał historyk kanadyjski James Penton i wykluczają, że był cudzołożnikiem. Natomiast potrafił być szorstkim mężem dla swojej żony, z którą żył potem w separacji i potrafił być nawet bardzo srogi dla niej. Nie był też cynicznym oszustem w kwestii cudownej pszenicy. No słowo komentarza. Sprawa cudownej pszenicy polegała na tym, że pewien pan w Ameryce wyhodował hybrydalny okaz pszenicy, który zauroczył wszystkich. Na targach, na takich konkursach rolniczych wygrywał różne nagrody. Uchodziło to za rewelację. Russell był tak zauroczony tym, że wydawało mu się, iż potwierdza to jego wierzenie, że zaczyna się milenium, że zaczyna się tysiącletnie królestwo, już Bóg błogosławi naturze. I uwierzył w to święcie i zaczął sprzedawać tą cudowną pszenicę. Ale kiedy kaznodzieje protestanccy zarzucili, że to jest nieuczciwe, ogłosił, że każdemu, kto ma takie życzenie, zwróci pieniądze, że po prostu nie będzie nikogo tutaj naciągał. I faktycznie to raczej było jego zauroczenie niż jakieś cyniczne oszustwo. Kim natomiast na pewno był Russell? Na pewno był złym nauczycielem Biblii, człowiekiem, który trochę był jak słoń w składzie porcelany. Wziął się za nauczanie czegoś, co tak naprawdę nie miał podstaw duchowych. Jako młody człowiek się zagubił, potem niby zaczął szanować Biblię, ale uległ wpływom innych nauczycieli, nie zweryfikował tego. Widocznie miał jakieś niedobory duchowe, gdzieś jego więź z Bogiem była słaba. Gdzieś odstąpił od prawdy, stąd przejął fałszywe nauki i sam je jeszcze rozwinął. Stał się autorytetem dla grupy ludzi, miał charyzmatyczną osobowość, to jest stwierdzone. I stał się też fałszywym prorokiem. I to jest tragiczne. Kim jeszcze był? Na pewno był megalomanem. Uroił sobie, że jest sługą wiernym i roztropnym. Z Ewangelii Mateusza, gdzie Pan Jezus pyta, kto jest sługą wiernym i roztropnym, aby dawał pokarm na czas słuszny. Jak czytamy w Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, werset 45. Gdzie czytamy, kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze. Na skalę megalomanii Russella wskazuje jego straszliwa wręcz wypowiedź ze strażnicy angielskiej z 15 września 1910 roku. Posłuchajmy, z takim przejęciem. Russell pisze tak.
o swoim dziele Wykłady Pisma Świętego. Pisze tak. Jeżeli 6 tomów wykładów Pisma Świętego to praktycznie Biblia uporządkowana tematycznie, z podanymi tekstami dowodowymi z Biblii, możemy słusznie nazwać te tomy Biblią w formie uporządkowanej. To znaczy, że nie są to jedynie komentarze do Biblii, lecz praktycznie sama Biblia. Co więcej, stwierdzamy, że ludzie nie tylko nie potrafią dostrzec boskiego planu, studiując samą Biblię, lecz widzimy także, iż jeżeli ktokolwiek odłoży wykłady Pisma Świętego, nawet jeśli dotychczas używał ich i dobrze je poznał, nawet jeżeli czytał je przez 10 lat, jeżeli potem odłoży je na bok i zignoruje je i zwróci się do samej Biblii, to choćby rozumiał Biblię przez 10 lat, nasze doświadczenie pokazuje, że w ciągu 2 lat pogrąży się w ciemności. Z drugiej strony, gdyby tylko czytał wykłady Pisma Świętego z ich odsyłaczami i nie przeczytał ani jednej strony Biblii, to taki pod koniec 2 lat będzie w światłości, ponieważ będzie miał światłość Pisma Świętego. Pośrednio Russell wykazał tutaj, że czytając samą Biblię nie dojdzie się do takich wniosków jak on. Pośrednio sam sobie zaprzeczył. Tak naprawdę. Bo czytając Biblię będziemy rzekomo w ciemności. On był w ciemności, a my czytając Biblię będziemy w światłości. Russell zmarł w pociągu w 1916 roku w czasie podróży ewangelizacyjnej. Proroctwa jego zawiodły. Kryzys nastąpił wśród badaczy Pisma Świętego. I nastaje drugi prezes Towarzystwa Strażnica, który wykorzystuje też pewne kruczki prawne, żeby dojść do władzy. Joseph Franklin Rutherford. Od razu widzimy po wyglądzie, że była to trochę inna osoba. Był to taki twardziel. Russell był takim dobrym wujkiem, takim sympatycznym człowiekiem. Wszyscy go chcieli mieć za przyjaciela, za pastora swojego, samozwańczego pastora. Natomiast Rutherford był zupełnie innym człowiekiem. Został w 1917 roku drugim prezesem Towarzystwa Strażnica. Był prawnikiem i był nazywany sędzią, chociaż tylko 2 razy był sędzią nadzwyczajnym. Praktycznie wykonał taką rolę, zastępując sędziego, który akurat gdzieś wyjechał. Był byłym baptystą, tak jak Russell był byłym prezbiterianinem i też byłym kongregacjonalistą, bo przez pewien czas z ojcem należeli do kongregacjonalistów. Tak, Rutherford był byłym baptystą. Twardym przywódcą. Kto się z nim nie zgadzał, ten automatycznie nie zgadzał się z samym Bogiem. To jest bardzo ważne. Odstąpił od wielu nauk Russella. To jest również ważne. Niektórzy badacze ocenili, że od 140 nauk Russella odstąpił. Tak według takich skromniejszych ocen od 40. Oczywiście byli, takie sam mieli pogląd co do Trójcy, co do boskości Chrystusa i duszy, piekła. Wiele mieli podobnych co do raju ziemskiego, ale wielu się rozminęli. Teraz może krótkie porównanie. Russell a Rutherford. Dla przykładu. Russell głosił, że Jezus króluje w niebie od 1878 roku, natomiast Rutherford, że od 1914 roku zaczął na pewnym etapie głosić. Podobnie sąd Chrystusa Russell wyznaczał na 1878 rok, Rutherford na 1918. Zmartwychwstanie niebiańskie Russell twierdził, że ma miejsce od 1878 roku, według Rutherforda od 1918 roku. Upadek Babilonu Russell wyznaczył na lata 1878 i 1881 i tu musimy wiedzieć, że ten Babilon to chrześcijaństwo według niego. A Rutherford na 1919 rok tą datę przesunął. Krzyż według Russella był symbolem chrześcijańskim, według Rutherforda to symbol pogański, którego nie należy stosować. Russell głosił, że Boże Narodzenie i urodziny to jak najbardziej dozwolone uroczystości. Rutherford je odrzucał jako pogańskie. Russell uważał, że chrześcijanie to jedyna nazwa dla ludu Bożego. Rutherford wprowadził w 1931 roku nazwę Świadkowie Jehowy, aby odróżnić tą grupę, z którą był związany, od innych badaczy, którzy też się nazywali badaczami. Russell sprzeciwiał się tworzeniu prężnej organizacji. Rutherford mówił o prężnej organizacji Jehowy i bardzo ściśle zorganizował Świadków Jehowy. Russell twierdził, że wielki tłum to niższa klasa niebiańska. Według Rutherforda wielki tłum to klasa ziemska. Tak głosił od 1935 roku. Chodzi o wielki tłum z Księgi Objawienia, 7 rozdział, 9 werset.
Russell głosił, że wszyscy poświęceni, wszyscy członkowie ochrzczeni, nawróceni mogą spożywać wieczerze. Natomiast Rutherford zabronił klasie ziemskiej spożywania wieczerzy pańskiej. Russell wreszcie głosił, że Izrael będzie odbudowany i zbawiony. Rutherford początkowo tak samo, nawet wypuścił książkę Pociecha dla Żydów, gdzie głosił to samo co Russell i to było wydane nawet po hebrajsku. Ale później głosił, że chodzi o Izrael duchowy, nie o zbawienie Izraela cielesnego. Według Russella władze zwierzchnie, którym każdy człowiek ma być poddany, jak zaleca list do Rzymian, to władze świeckie. Taki pogląd my także mamy, prawda? Wszyscy chrześcijanie. Według Rutherforda władze zwierzchnie to Jehowa, Bóg i Jezus Chrystus. Tak głosił od 1929 roku. Russell nie miał nic przeciwko fladze państwowej i hymnowi narodowemu. Rutherford natomiast odrzucił i jedno, i drugie, twierdząc, że po prostu to jest też jakaś forma bałwochwalstwa, kultu stworzenia. Russell uznawał dzieci Boże w innych kościołach i zachowywał jakieś relacje z pastorami, z duchownymi. Natomiast Rutherford głosił, że chrześcijaństwo wchodzi w skład organizacji diabła i nie ma prawa pełnić służby kapłańskiej. Rutherford nauczał organizacji szatana złożonej z religii, polityki i handlu, czego Russell tak nie rozwinął takiej doktryny. Wreszcie, żeby was nie męczyć, drodzy, Russell twierdził, że najważniejsza kwestia to zbawienie przez krzyż Chrystusa. Natomiast Rutherford, że najważniejsza kwestia to usprawiedliwienie imienia Jehowy. Pytanie, jak można imię usprawiedliwić? Wymyślił teorię Rutherford tak zwanej kwestii spornej, którą do dzisiaj świadkowie Jehowy głoszą. I w ramach tego każdy świadek ma usprawiedliwiać imię Jehowa, ma stawać w obronie Boga. Taka specyficzna, dziwna doktryna. Russell kładł duży nacisk na Jezusa, podczas gdy Rutherford na Jehowę. Każdy jego artykuł, prawie każda jego książka zaczynała się od imienia Jehowa. Tak obsesyjny to był nacisk. Russell szanował sumienie członków organizacji, natomiast Rutherford narzucał pewne rzeczy, na przykład głoszenie od domu do domu. Sam nie głosił, bo uważał, że ma ważniejsze sprawy na głowie jako prezes. A dalej, Rutherford twierdził, że Jezus i Lucyfer to bracia, że to synowie Boży. Tak, oczywiście stworzenie. Natomiast Russell czegoś takiego w ogóle nie miał, takiej nauki. Russell uważał, że zbór ma prawo wybierać demokratycznie starszych zborów. Rutherford odrzucił coś takiego. Rutherford wymyślił własne proroctwo, że w 1925 roku powrócą przez zmartwychwstanie Abraham i inni wierni Starego Testamentu. I na ten cel zbudowano w San Diego, w Kalifornii, posiadłość zwaną Bethsarii, dom książąt. Także jak widzimy z tego porównania, bardzo dużo różnic było między tymi dwoma prezesami. Zresztą Rutherford dużo więcej publikacji wydał niż Russell. Proroctwo Rutherforda na 1925 rok. Po polsku wyszła taka broszura Miliony ludzi z obecnie żyjących nie umrą. I tam jest wyraźnie napisane, że nastąpi zmartwychwstanie Abrahama, Izaaka, Jakuba i innych mężów Starego Zakonu i że nastąpi to w roku 1925. Zostaną wskrzeszeni do życia i przywróceni do doskonałego stanu ludzkiego. Czytamy nawet dokładnie, około 1 kwietnia 1925 roku spodziewać się należy zmartwychwstania zasłużonych proroków i tak dalej. Więc Rutherford też prorokował. Oto Bethsarii, dom książąt w San Diego w Kalifornii, gdzie notarialnie zapisano ten dom na starożytnych mężów. Wyobrażamy sobie? No, notariusza byli wymienieni ludzie ze Starego Testamentu. A wiecie, kto tam mieszkał? Rutherford w zimy, ponieważ miał chore płuca. Jedno miał w ogóle amputowane, a drugie miał chore. I mieszkał tam podczas zim, bo tam akurat było mu wygodnie, było tam ciepło. Ze swoją służbą tam mieszkał. Żadni prorocy Starego Testamentu, jak się można domyślać, tam nie zamieszkali. Więc kim był Rutherford? Podsumujmy. Ten twardy przywódca. Na pewno nie był wiernym kontynuatorem Russella, tylko pewien zasób nauki go zachował. Dalej. Na pewno był fałszywym prorokiem. Prorokował konkretnie o 1925 roku, ale to nie wszystko, drodzy. Prorokował w latach 40., że za parę miesięcy będzie koniec świata, podczas II wojny światowej, co jest również dowiedzione. Dalej był złym nauczycielem.
on się wziął za nauczanie Biblii, będąc człowiekiem nie mającym żywej relacji z Panem Jezusem, nie mającym też kwalifikacji duchowych, podstaw wiary należytych. I był też apodyktycznym wodzem, potrafił być nawet brutalny w podejściu do ludzi i wywarł największy wpływ na nauki i ducha organizacji świadków. Więc podsumowanie. Świadkowie Jehowy wywodzą się z ruchu adwentystycznego, o tym musimy pamiętać, ale z jednym zastrzeżeniem, nie z ruchu adwentystów dnia siódmego, tylko z szerszego ruchu adwentystycznego, zwłaszcza od grupy Barbura i innych tam grup, których przedstawiciele wywarli wpływ na młodego Russella. Dalej, pamiętajmy, że ważny wpływ, zwłaszcza doktryna Nelsona Barbura z Rochester, miała na Russella. Szczególny wpływ. I to w takim zakresie jak rok 1874 jako początek powrotu Chrystusa, czyli paruzji, oraz 1914 rok jako koniec czasów pogan, który to Russell twórczo rozwinął. Russell i Rutherford fałszywie prorokowali. Dokumenty świadczą wyraźnie przeciwko nim. Dalej, nie byli oni umiejętnymi, rzetelnymi komentatorami Biblii.